Okoliczności są znowu niesamowite. Panie i panowie, znowu jechałem na kawę, znowu poranek. Tak jak z Pagani, Wyron BC Roadster. Taki również teraz Vespą. Przyjechałem na krakowskie przedmieście i zobaczyłem masę samochodów. Wśród tej masy samochodów bardzo dużo super samochodów. Wśród tej masy super samochodów było bardzo dużo hyper samochodów. Panie i panowie, takie hyperkary goszczą w Warszawie. Bugatti Chiron Sport, Pure Sport w zasadzie, to jest jego pełna nazwa. Bugatti Chiron Pure Sport. Ja cię sunę, na żywo widzę takie auto. Jaram się tak jak wy, widząc ten materiał, tak jak ja na żywo. Naprawdę, to motoryzacyjne, mentalne dziecko ze mnie nie wyszło. To jak zabawki. Zobaczcie, jak to wygląda. Piękna sprawa. Samochód przyjechał bynajmniej nie z Dubaju, a z Łotwy. W zasadzie tam chyba wczoraj czy przedwczoraj zaczynał swoją przygodę z trasą po Europie. Za chwilę wam wszystko wyjaśnię, dlaczego w ogóle tutaj się znalazł ten samochód, ale najpierw chciałem przejść dookoła i pokazać wam więcej detali, ponieważ to jest samochód, których wyprodukowano tylko 60 sztuk na całym świecie. Bugatti Chiron Pure Sport. To jest ważne. Bardzo niewielką ilością rzeczy się różni. Właściciel też ma niezłe kochony, sparkując dosłownie na jajeczko. Jejku. Wow. Dosłownie pierwsze wrażenie moje związane z Pure Sportem i muszę trochę ochłonąć, bo nadal, tak jak nie wiem, 2-3 lata temu pierwszy raz widziałem, czy siedziałem w Chironie, to wywoływało bardzo duże emocje we mnie. Tak teraz mam dokładnie tak samo. Ale jeżeli ktoś kocha to, co robi, to zawsze to będzie na nim robiło takie samo wrażenie. Przechodząc do meritum. Generalnie ten konfig, ta konfiguracja mi się bardzo podoba. Złoty samochód wykończony karbonem z czarnymi kołami, bardzo ładnie. A jak z wnętrzem? Bo nie wiem, jak z wnętrzem. Spróbuję tak troszeczkę zajrzeć. Czy nie zajrzymy? Nie zajrzymy niestety do środka. No troszeczkę zajrzymy. Bardzo ładne, ale nie chciałem dotykać. Przejdźmy do tyłu, bo chcę wam powiedzieć kilka informacji o tym aucie. 1500 koni i 1600 Nm, W16 8-litrowe i tu się nic nie zmienia, jeśli chodzi o te parametry, ale Pure Sport różni się względem tych Chironów, które wam pokazywałem wcześniej, ponieważ wizualnie największa zmiana, modyfikacja, to jest lotka, która jest stałą lotką w innych Chironach, którym jeździłem czy pokazywałem wam kilka miesięcy temu, czarny czy biały. Tam lotka jest o 5 różnych tam ułożeniach. Lotka, spoiler oczywiście, o tym mówię. I tam pomagało to w hamowaniu, więc tutaj nie za bardzo pomaga w hamowaniu, ale na pewno powiększa docisk, polepsza docisk. To na pewno jest zauważalna zmiana, jeśli chodzi o taką wizualną, że ten spoiler, no i dla mnie fenomenalny. Zobaczcie, jak to wygląda. Nagrywam teraz telefonem całość, ponieważ, tak jak mówię, spotkanie spontaniczne. Możecie zobaczyć coś spontanicznego, co 2 godziny temu nagrałem dosłownie, ponieważ widzicie to w poniedziałek rano. Ja jeszcze przed kawą, dlatego ciężko mi się wysłowić, bo ja do pierwszej kawy to jestem taki, wiecie. Ale przechodząc do meritum, bo nie o mnie tutaj. Ten samochód jest bardzo znanego youtubera czy tiktokera, nie wiem, jak to powiedzieć. Przede wszystkim też przedsiębiorcy, ale i kickboksera, Andrew Tate. Taki łysy gość z TikToka, który wam prawi morały, tak w skrócie mówiąc. Gość, który ma bardzo nietypowe podejście do biznesu, do pracy, do wydawania, do zarabiania, do samochodów, do kobiet. I w zasadzie niewiele więcej mogę wam powiedzieć o tym człowieku. Mam jakieś tam pogłoski o tym, że... znaczy faktem jest, że jest kickboxerem, mistrzem świata jakiejś tam federacji, ale wiele takich ciekawostek jest związanych. Na przykład to, że wynajmował kobiety do tego, żeby zarabiać na nich, na seks kamerkach. Nie wiem, coś takiego kiedyś przeczytałem.
Generalnie barwna postać, ale jeszcze barwniejszy jest samochód, którym przyjechał do Warszawy, więc na tym się skupmy. Jak już jesteśmy przy tym tyle, to zobaczcie, dyfuzor tego Chirona jest zmieniony względem tak zwanego zwykłego. Tak samo karbonowy wydech, to też jest znaczna różnica. No i ten dyfuzor w połączeniu ze spoilerem wpływa na docisk na pewno. Poza tym auto jest odchudzone o 50 kg względem oryginalnego, seryjnego. No i tu jest ta jednostka po W16. Jejku, nigdy nie będzie mnie przestawało zaskakiwać to, jak mocny jest to samochód. I naprawdę to czuć w środku. Jak dopnąłem gazu w Chironie, to poczułem to bardzo mocno. Z przodu jeszcze zauważyłem, że są takie wloty powietrza. To są karbonowe wloty, które odprowadzają powietrze z nadkoli, żeby poprawiać po prostu docisk. Poza tym co? Pewnie wycieraczki też są karbonowe. Tak jak w tym czarnym Chironie, którego w marcu Wam pokazywałem. Tutaj bardzo ładne przeszklone odachowanie, jakbym tak mógł ująć to wszystko. No i tu gdzieś na zdjęciu Mirosiego zobaczyłem muchę, która chyba nadal jest. To chyba jest ta mucha. No i taki żart. Połączyli to właśnie, to Bugatti z bug, jako mucha po angielsku. Fajne zdjęcie. Mirosi robią bardzo ładne zdjęcia. Możecie sobie zaobserwować ich. No i fajnie, że taki nieumyty, rasowy samochód. 42-centymetrowe tarcze z przodu, 40-centymetrowe z tyłu. Karbonowo-ceramiczne hamulce, bla bla bla, 8-tuczkowe zaściski. To tego Wam nie będę mówił, bo to będzie się powtarzało raczej. Bardziej chodzi o zmiany względem zwykłego Chirona. Tutaj na wlewie z jednej strony jest olej, z drugiej paliwo. Nie pamiętam, z której jest olej. Jest nazwa Chiron Pure Sport. No i robi robotę. A poza tym rzuca się w oczy. Tym kolorem na pewno rzuca się w oczy. I przejdę jeszcze raz do przodu i pokażę Wam dokładki i splitter. Tutaj grill i splitter też tutaj po prostu zaszły zmiany. Widać na pierwszy rzut oka. Dokładka jest zupełnie inna. Oczywiście full carbon. No i strach stać koło takiej bestii. Naprawdę fajny samochód. 60 tylko sztuk na świecie, nie mylcie z 16, która jest na grillu. Piękne auto. Obok Aventador, chyba Aventador S, albo zwykły, tam chyba Performante. I to wszystko przyjechało tutaj z Łotwy w takim rajdzie a la Positive Ways, można tak powiedzieć. Czyli to, co ja Wam pokazywałem jakieś 2 tygodnie temu. Przyjechało kilkadziesiąt samochodów oklejonych, tak jak widzicie. Jadą do Czarnogóry, więc taka fajna sprawa, taki rajd biznesmenów. Stoją teraz właśnie pod Bristolem, tu 720S, bardzo ładny. Dalej mamy kolejne maczki, jest klasy, jest też włoski klimat i to jest bardzo ciekawe auto. Czekajcie, przeszedłem je już. G-klasa 6x6. I to jest podobno replika, ale generalnie replika czy nie replika, ma 6 kół, jest G-klasą, G63, więc warto ją pokazać. Myślę, że może to być replika. Myślę, że mogę zaufać internetowi, ponieważ tak pisali na każdym forum. Na koniec jeszcze Wam powiem o osiągach Chirona. 2,3 do setki. To jest niesamowite osiągnięcie, o 1/10 jeszcze lepiej niż zwykły Chiron, względem oczywiście zwykłego Chirona, ten samochód Pure Sport. No i to, co bardzo często powtarzają media, to, że o 2 sekundy jest różnica w przyspieszaniu względem zwykłego Chirona, od 60 do 120 km. A to wszystko, szkoda, że wcześniej tego nie zawarłem, ale na koniec materiału macie fajną ciekawostkę. To wszystko ze względu na to, że skrzynia biegów jest tam bardziej efektywna o 15%. I ref limiter, w zasadzie nie ref limiter, ale czerwona wskazówka po prostu na obrotomierzu, jest
o 200 obrotów na minutę poszerzona, powiększona do góry. Ta skala jest większa do 6900 obrotów. Kręci się Pure Spot, a zwykły kręcił się tylko do 6700. Taka ciekawostka. Przy okazji zostałem poproszony o cyknięcie zdjęcia, więc cykamy fotkę z Aventadorem. A nie chce pan z Bugatti? Niech pan stanie przy Bugatti. Śmiało. Nic to nie zmieni również w moim, ale fajne auto. Tylko uwaga, żeby się nie oprzeć. I uśmiech dla żony. Rzucę jeszcze na koniec taką ciekawostką, mówiąc wam, przechodząc dalej, mówiąc wam o kraksie Chirona z Corollą. W Kanadzie czy w Stanach, nie, w Japonii chyba, nie pamiętam dokładnie, była kraksa Chirona, kraksa, zwykły wypadeczek taki, stłuczka można powiedzieć, z Toyotą Corollą. Samochód warty kilka tysięcy złotych, zderzył się z autem za, nie wiem, 20 baniek, nie wiem ile teraz jest Chiron Pure Sport warty. Straty w Chironie na zderzaku 800 tysięcy złotych, na Corolli to jakieś 13,5 złotego. A tak jak widzicie na koniec już nagrania, te auta są niektóre naprawdę ciekawie oklejone i tu Viper, piękny Viper, bardzo ładny, myślę, że może być to GTS. Na koniec Fake Taxi R8 z Game Over, bardzo ciekawa auta. I moja Vespa koło GTR-a AMG GTR. Tam jeszcze R8 Continental, ale tu już nie będę przechodził, ale chcę wam powiedzieć o czymś, co jest wręcz bardzo ważne. Następny materiał, który zobaczycie, myślę, że w niedzielę albo po weekendzie, to będzie materiał z odbioru mojego auta. Kupiłem nowe auto, które jest tak zajebiste, sportowe auto. Musicie zobaczyć to, spełnienie moich marzeń, coś, co w moim prywatnym garażu nigdy nie gościło, a teraz zagości chyba już do końca życia, mam wrażenie. Bez przedłużania, zapraszam was też na następny materiał, dlatego subskrybujcie program High Five. Życzcie mi, żeby poranne wyjazdy Vespą na kawę, włoską Vespą na włoską kawę, kończyły się również takimi właśnie materiałami. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Czekajcie na ten materiał weekendowy czy poweekendowy. Ja już go tworzę, bo auto już odebrałem. Moi znajomi już wiedzą, co kupione. No i do następnego. Jejku, ale się jaram. Chiron Pure Sport. Czekajcie w Warszawie. Taki spot o poranku. Już wczoraj w mediach widziałem, jak to tam burza, jaka burza toczyła się na temat tego auta. Ale zobaczyć na żywo to naprawdę ciarki i ktoś, kto nie jest pasjonatem jakimkolwiek, nie zrozumie tego. Dlatego wow, fajnie. Wszystkiego dobrego wam życzę i dalszej części dnia równie udanej jak poranek mój czy wasz z tym filmem. Wszystkiego dobrego, cześć.